Dobry wieczór, szczęść Boże, a może dzień dobry. Yy, witam bardzo serdecznie kolejnego wieczoru naszych adwentowych spotkań. Jak zawsze bardzo się cieszę, że możemy razem usiąść, razem no prawie że wypić herbatę. Naprawdę szkoda, że to się nie może wydarzyć, przynajmniej teraz tak w realu, ale chociaż tak duchowo możemy się spotkać. Że możemy razem porzutać słowo, że możemy się pomodlić, że chcesz te kilka minut poświęcić na, mam nadzieję, wstęp do Twojej potem własnej, prywatnej modlitwy. Moi drodzy, kiedy sobie myślę o Noem, kiedy sobie myślę o jego budowaniu Arki, to chyba największą rzeczą, która się w nim wydarzyła, jakimś takim największym, nie wiem, przełomem, jego największym zwycięstwem, musiało być to, że Noe. Uwierzył w to, co usłyszał. Yy, wspominałem już o tym w którymś odcinku, ale warto sobie naprawdę próbować wyobrazić, kiedy myślimy o Noem i o całej tej sytuacji, jak absurdalne musiało być to, do czego został zaproszony, jak wielkie od niego to musiało wymagać wiary. Naprawdę pomyślcie sobie, że dzisiaj słyszycie gdzieś we własnym sercu albo we własnej głowie jakiś głos, który mówi, wybuduj na środku miasta arkę. I mów ludziom, że będzie potop, który zniszczy cały świat. Ja nawet nie próbuję sobie wyobrazić, jakbym się zachował w tej sytuacji, bo prawdopodobnie bym się zbłaźnił. W sensie uznałbym to wszystko za wymysł własnej wyobraźni, że nie wiem za moją głupotę, za emocje cokolwiek innego. A nawet jeżeli bym jakoś uwierzył może, że to prawda, to nie wiem, czy miałbym taką odwagę, jak Noe, żeby za tym głosem prawdy pójść. I kochani, w związku z tym chciałbym, żebyśmy dzisiaj, oczywiście, przeczytali sobie fragment pisma, który dokładnie o tym opowiada, żebyśmy zobaczyli to w innym kontekście u Pana Jezusa. Kochani, otwórzcie sobie Ewangelię św. Mateusza na ósmym rozdziale, a konkretnie od piątego wersetu. Poczytajmy wspólnie. Posłuchaj, proszę. Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum. Zwrócił się do niego setnik i prosił go, mówiąc: Panie sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi, rzekł mu Jezus. Przyjdę i uzdrowię go. Lecz setnik odpowiedział: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, bo ja choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu idź, a idzie drugiemu, chodź tu, a przychodzi. Słudzę, zrób to, a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zdziwił się i rzekł do tych, którzy szli za nim: Zaprawdę powiadam wam, u nikogo w Izraelu nie znalazłem tak wielkiej wiary. Lecz powiadam wam, wielu przyjdzie ze wschodu i zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim. A synowie królestwa zostaną wyrzuceni na zewnątrz, w ciemność. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Do setnika zaś Jezus rzekł: Idź, niech ci się stanie, jak uwierzyłeś. I o tej godzinie Jego sługa odzyskał zdrowie. Moi drodzy, w tej Ewangelii oczywiście, tak jak zawsze, wiem, że ciągle to powtarzam, no ale, ale taka jest prawda: jest po prostu tysiące wątków i tysiące warstw, które można by sobie rozczytywać. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę przede wszystkim na, na dwie. Jedną taką bardziej w naszym kierunku, i drugą w kierunku my, a ludzie obok nas. Najpierw spójrzmy na siebie. Moi drodzy, moi drodzy to jest Ewangelia o, jak sam Pan Jezus mówi, o niezwykłej wierze. O wierze, jakiej Jezus jeszcze nie widział, jak sam mówi nie widział w całym narodzie wybranym. To jest niezwykła pochwała tego człowieka. Trudno znaleźć w Ewangeliach równie wielkie pochwały, oczywiście kilka się znajdzie, ale to jest jeden z najbardziej, że tak powiem, pochwalonych przez Pana Boga, przez Jezusa, ludzi z Ewangelii. To jest człowiek, który bezgranicznie i całkowicie, i bez żadnych argumentów i dowodów Wierzy w to, że Bóg potrafi, wierzy w to, że Bóg może. To jest dla mnie opowieść o tym Noem. To jest taka wiara, to jest ten rodzaj wiary, że kiedy przyjmuje się wiarę w Boga, to się niczego nie kwestionuje, to się w żaden sposób nie poddaje wątpliwość czegokolwiek, co On mówi. Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj, jakby w pierwszym punkcie, w takim pierwszym zadaniu, zadali sobie pytanie właśnie o to. Jak się okazuje, Jezus bardzo docenia u ludzi, że tak powiem, ten rodzaj wiary. I to nie chodzi, moi drodzy, o ślepą wiarę. To nie chodzi o nieużywanie rozumu. Zobaczcie, ten człowiek właśnie bardzo używa rozumu. On odwołuje się do swojej własnej sytuacji, logicznie sobie to tłumaczy. Skoro ja tak mam, skoro ja mam władzę i ci, którzy są mi podlegli, to są mi posłuszni, no to przecież tak samo musi być, musi być z Bogiem. To nie jest człowiek, który ślepo w coś wierzy, nie. On po prostu zobaczył, że tak powiem, bardzo jasny mechanizm, który musi działać, polegający na tym, że Bóg ma władzę. Kochani, pytanie, które chciałbym, żebyście sobie zadali, to pierwsze pytanie. To jest pytanie, jak jest z waszym zaufaniem do Boga? Bo to na tym polega. Ta wiara nie polega na ślepej wierze, tylko polega na wierze, która ufa, która całkowicie polega na tym, kim Bóg jest. Że, skoro Bóg jest potężny, to może, skoro Bóg kocha, to znaczy, że kocha, skoro przebacza, to znaczy, że moje grzechy zabiera, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, ja tu, broń Boże, nie chcę oczywiście powiedzieć, że w naszym życiu nie ma miejsca na wątpliwości, że nie ma miejsca na kryzysy, na różnego rodzaju pytania, i tak dalej. Nie. Ale powinno być w nas takie marzenie, a przynajmniej we mnie jest takie marzenie, żeby mieć taką wiarę jak ten człowiek, że cokolwiek Bóg mówi, to ja to przyjmuję dlatego, że Bóg to powiedział. Pomyśl dzisiaj o różnych wskazaniach, które dostajesz od Pana Boga w postaci Jego przykazań. To nie chodzi o jakieś wielkie rzeczy, tylko chodzi o bardzo jasne sprawy, o przykazania, o to, co Bóg mówi, że jest dobre albo złe, o to, w czym bardzo jasno nazywa, że coś jest grzechem, a coś nie jest, czego oczywiście wyrazem jest nauka Kościoła itd. Czy są takie rzeczy, które nieustannie kwestionujesz, które nieustannie mówisz sobie, no może i tak jest, może Pan Bóg tak mówi, ale ja trochę lepiej wiem. Kochani, Bóg, jak się okazuje, najbardziej poszukuje w człowieku właśnie wiary. Zauważcie, to będzie już jakby też trochę wprowadzanie do, do drugiego pytania, które sobie dzisiaj zadamy. Bóg taką wiarę znajduje w człowieku spoza Izraela. Znajduje taką wiarę w setniku, czyli w jakimś Poganinie, w Rzymianinie, który mimo, że był kimś takim, no, uwierzył w Jezusa. Kochani, jak się okazuje, dla Boga nie są najważniejsze przynależności, nie są najważniejsze denominacje chrześcijańskie, nie są nawet najważniejsze takie albo inne wiary, jak się okazuje, tylko Bóg szuka serca, które będzie w stanie nie tyle przyjąć jakąś instytucję, jakiś rodzaj, nie wiem, prawa i tak dalej. To wszystko oczywiście jest strasznie ważne, ale Bóg w pierwszym rzędzie szuka kogoś, kto mu po prostu otworzy serce w zaufaniu. I to nie jest oczywiście żadna zachęta do tego, w takim razie nieważne, w co wierzę, i tak dalej. Ja broń Boże, tego nie mówię. Proszę nie wyciągać z tego takich wniosków. Nie. Tylko chodzi o to, że Bóg najbardziej szuka tego, jakby najbardziej cieszy w człowieku, serca totalnie otwartego na jego działanie, i serca ufającego, jakby każdemu słowu Boga. I pytanie, które dzisiaj chciałbym, żebyś sobie zadał, to nie jest pytanie. Właśnie o obowiązki, o zasady, nie wiem, o prawa. Tylko pytanie, czy bezgranicznie ufasz każdemu Słowu Bożemu? Że jeśli Bóg mówi to albo to to jest zło, a doskonale wiesz, co, co jest złem, to ty mówisz, dobrze, skoro tak Bóg powiedział, to tak musi być. Skoro Bóg mówi, to jest dobre i święte i trzeba za tym pójść, to ty mówisz, dobrze, to jest dobre i święte i trzeba za tym pójść. No druga rzecz, to właśnie wprowadzające jakby do tego było to, że ten człowiek nie był Izraelitą. Moi drodzy, jak widać, Jezus ma jakieś przecudowne upodobanie do tego, żeby szukać w ludziach nie rzeczy zewnętrznych, nie przynależności religijnych, politycznych, nie wiem, poglądowych, filozoficznych, ekonomicznych, jakichkolwiek innych. Tylko Jezus szuka wszędzie zaufania i wiary w to, kim on jest. Kochani, to jest też coś, jakby to jest drugie pytanie, które bardzo warto sobie dzisiaj zadać. Jak patrzymy ludzi, czy przypadkiem ich nie klasyfikujemy i nie oceniamy, tylko i wyłącznie właśnie przez przynależności polityczno, socjologiczno- ekonomiczno, religijno, jakiekolwiek tam inne. Nie chodzi mi o to, że to nie ma żadnego znaczenia, że to nie jest ważne, że to w ogóle nie jest ważne. To nie w tym rzecz. Ale nie możemy ludzi wsadzać w takie ramki. Jezus jest najlepszym dowodem tego, że tego nie wolno robić, że to jest coś, co jest po prostu brakiem miłości. Moi drodzy, bardzo możliwe, że gdzieś obok Was, no właśnie, są ludzie, w których jest dobro, są ludzie, którzy może nie są cali kryształowi dobrzy, ale którzy mają w sobie dobro, a Ty negujesz je, nie zauważasz go, dlatego, że to jest właśnie ktoś, kto nie pasuje do pewnej układanki, kto nie pasuje do takich albo innych schematów. Które no, masz w swojej głowie. Moi drodzy, ja już to dziś kiedyś mówiłem, ale bardzo lubię to, że myśmy do Mszy Świętej wzięli zdanie właśnie tego setnika że to zdanie, Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a mój sługa odzyska zdrowie, wiecie, że w Eucharystii mamy no, pewnego rodzaju taką no, parafrazę tego zdania. To jest wtedy, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Panie, nie jestem godzien, żebyś do mnie przyszedł, ale powiedz tylko słowa a będzie uzdrowiona moja dusza. Yy... To jest cudowny moment, że my w jednym z najważniejszych momentów Eucharystii, wtedy kiedy przyjmujemy ciało i krew Pana Jezusa, to posługujemy się słowami właśnie Poganina, nie jakiegoś świętego, nie jakiegoś apostoła, tylko Poganina, który oczywiście uwierzył w Jezusa, to jasne, i na tym polegała, polegało jego zwycięstwo, na tym polegała jego niezwykłość, ale to był Rzymianin, setnik Poganin. I my za każdym razem, kiedy jesteśmy na Eucharystii, to wypowiadamy właśnie Jego słowa. Dla mnie to jest w ogóle przepiękne, że Kościół właśnie to zdanie wziął. To jest taki trochę pstryczek w nos. Takim wszystkim poprawnym, takim wszystkim jednolitym, takim wszystkim, którzy próbują wszystko włożyć w pewne ramy. Bóg mówi: nauczcie się przyjmować ciało i krew mojego syna od tego poganina. To jest przepiękna postawa serca, takiego doszukiwania się dobra wszędzie, w każdym możliwym wymiarze. To jest w ogóle ciekawe, bo jedna i druga rzecz jest się ze sobą związana. Dlatego, że człowiek, który ma zamknięte serce, za małe serce na ludzi, nie będzie też potrafił zaufać Bogu. Człowiek, który ma za małe serce, żeby zaufać Bogu, nie będzie potrafił zaufać ludziom i widzieć w nich dobra. Wbrew pozorom te dwie rzeczy. To są po prostu pewnego rodzaju kształtem serca. Mówiąc krótko, czy masz tak szerokie serce, żeby Bogu całkowicie zaufać i przyjąć każde Jego słowo? I czy masz tak szerokie serce, to jest dokładnie ta sama szerokość serca, żeby dobra szukać w każdym człowieku, bez względu na wszystkie Twoje struktury, które masz nie, jakoś tam no, przyporządkowane do rzeczywistości? Mówiąc krótko, pytamy się dzisiaj o serce. To jest nic innego, jak ciągle pytanie o miłość. W tym tygodniu jakoś tak nam to wychodzi, że ciągle się o to pytamy, o różne warianty naszego serca, naszej miłości. Spróbujcie dzisiaj również z tym setnikiem i z tymi dwoma pytaniami trochę posiedzieć. Pomódmy się. Panie Jezu, tak jak zawsze, prosimy Cię o Twoje serce, prosimy Cię o Twoją ufność, którą Ty miałeś względem swojego Ojca. Daj nam taką samą ufność i prosimy Cię o Twoje otwarte serce na każdego człowieka. Daj nam taką samą otwartość. Jezu, bez Ciebie wiesz, że nigdy tego nie zrobimy, dlatego prosimy Cię o ten dar. Niech tak się stanie. Amen. Daj czoło, bo błogosławię Cię, niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Śpi dobrze, dobrej nocy z Bogiem. Mam nadzieję do usłyszenia jutro. Dobranoc.